Rafale, czy ty jesteś mężczyzną gotującym? Oczywiście, jak najbardziej. Kiedy mogę, zawsze gotuję. Kiedyś gotowałem codziennie, teraz trochę mniej ze względu na mój styl życia, ale jak najbardziej z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że umiem gotować i to nawet dobrze. Właśnie, bo ty jesteś na specjalnej diecie, a te posiłki, które są w dużej mierze oparte na diecie białkowej, tak, nie mylę się, to sam sobie przygotowujesz? Nie, teraz właśnie korzystam z firmy, która przynosi mi boksiki na cały dzień. Natomiast w weekendy sobie sam gotuję, ponieważ lubię sobie czasami pogotować. Weekend jest taki troszkę wolniejszy, czasami, więc sam sobie coś pichcę. Oczywiście są to pokarmy wysokobiałkowe. Mój słynny omlet, często go pokazuję, czy też jakiś tam kurczaczek w sosie jogurtowo-pomidorowym. Coś takiego zawsze wymyślę. A dla swojej ukochanej gotujesz, czy ona chętnie je te posiłki, które ty sobie przyrządzasz? Chętnie je. One są zdrowe i do tego są smaczne, więc zawsze spróbuję, jak coś upichcę. Jest zadowolona. Ona też czasami coś ugotuje, więc czasami ja, czasami ona, wymieniamy się. A kiedy ostatnio podałeś śniadanie do łóżka? Może nie do łóżka, ale często robię śniadanie. Ja właśnie. Coś dobrego, coś wymyślnego. A dlaczego nie do łóżka? Nie lubicie śniadań w łóżku? To takie romantyczne. No tak, ale zaraz to się coś pobrudzi, coś się wyleje. To niepraktyczne.